W wyniku wieloletniej współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Zeftenberg w drugiej połowie 2020 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji wspólnego niemiecko-polskiego projektu edukacyjnego pod tytułem Nowoczesne metody magazynowania energii w regionie Szprewany-Sabóbr. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg 5A Brandenburgia Polska na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Centrum für Energie Technologie Brandenburg e.V. Cottbus, a Uniwersytet Zielonogórski, Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Zeftenberg oraz Miasto Zielona Góra pełnią rolę partnerską. Kierownikiem projektu jest profesor dr inżynier Hans-Joachim Krautz z Centrum für Energie Technologie Brandenburg e.V. w Cottbus. Koordynatorem polskiej części projektu jest dr inżynier Marta Gortych z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem projektu jest wzmocniona współpraca w zakresie edukacji i wymiany wiedzy opartej na prowadzonych przez naukowców z Polski i Niemiec badaniach dotyczących magazynowania energii. Projekt adresowany jest do studentów obu uczelni, pedagogów oraz nauczycieli akademickich i dalszych partnerów w regionie. W ramach projektu przewidziano specjalistyczne niemiecko-polskie kursy edukacyjne dla studentów obydwu uczelni oraz ofertę e-learningu, a także jednodniowe wyjazdy edukacyjne do utworzonego po obu stronach granicy niemiecko-polskiego Centrum Kształcenia. W Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie naukowcy z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska profesor Tadeusz Kuczyński, profesor Zygmunt Lipnicki oraz dr Anna Staszczuk i dr Marta Gortych przygotowali stanowiska edukacyjne związane z magazynowaniem energii cieplnej. Prowadzone są badania dotyczące określania czynników determinujących efektywność wykorzystania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych, badania magazynowania ciepła w przegrodach budowlanych wykonanych z materiałów tradycyjnych oraz materiałów PCM, a także badania z wykorzystaniem przemian fazowych materiałów PCM. W budynkach użyteczności publicznej prowadzone są badania temperatur, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza i oświetlenia. Z kolei w Cottbus uczestnicy projektu mogą zapoznać się z zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką, energetyką słoneczną, elektrycznym magazynowaniem baterii o wielkiej mocy, energią wiatrową, e-mobilnością i produkcją wodoru z odnawialnych źródeł energii.